Właściwie to miałem się już zabierać do nagrywania czego innego, bo skończyłem kanałowe info. I Mazurs, myślę, że to był Mazurs, przypomniał mi o bardzo ważnej rzeczy, która ciągle siedziała gdzieś z tyłu mojej głowy. Chodzi o filmy, o lore Warhammera 40 tysięcy. Ogólnie rzecz biorąc, temat, który poruszałem właśnie w swojej głowie miliony razy i często dochodziłem do przeciwnych konkluzji. Nie każdy chce przeglądać sobie Wikipedię poświęconą danemu tematowi, ponieważ jest bardzo obszerna, jest w niej dużo szczegółów, a niektórzy ludzie chcą się dowiedzieć o paru konkretach i sobie pójść. Nie ma czegoś takiego na polskim YouTubie. Trafiłem na kanał kogoś, kto zajmuje się Warhammerem i tak naprawdę tylko Warhammerem. Ale problem polega na tym, że znaczy, widziałem tylko jeden film, przyznaję się. Przyznaję się bez bicia, nie oglądałem całości. Obejrzałem jeden film. Nie był zły. W sumie nie był nawet zły, ale było tam parę niedomówień. Jednocześnie strasznie mocno to kontrastowało z takimi mocnymi, strasznie szczegółami. Ale mówię, no, film nie był zły. Prawdopodobnie zrobiłbym go trochę inaczej, ale to tylko ja, tak? To moja subiektywna opinia, proszę się nie sugerować. Ale zawsze ja, w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, jakie są plusy, muszę też rozważyć minusy. Po pierwsze, technicznie rzecz biorąc, musiałbym się do takich materiałów przygotować, a to nie jest coś, co tak dobrze mi wychodzi. Jest różnica między mówieniem z kimś w cztery oczy o uniwersum, a między nagraniem filmu na ten temat. Ponieważ jeżeli chodzi o twoją wiedzę, to wymagania w momencie, gdy nagrywasz film, rosną. Ponieważ masz bardzo dużo czasu na przygotowanie. Masz tyle czasu na przygotowanie, ile chcesz. Jeżeli i nie możesz powiedzieć, musiałbym zerknąć na wiki, żeby się dowiedzieć, żeby ci powiedzieć szczegół na temat danego tematu. Coś takiego możesz zrobić w rozmowie. W momencie, jak prowadziłem dla was live'y, to przecież zrozumiecie bardzo dobrze, że nie będę wam podawał szczegółowych parametrów broni, o której mówię, bo jestem teraz przed wami wtedy i gram sobie w grę i to jest tylko zapychacz tematyczny. I nikt ode mnie nie wymaga takich szczegółów. Ale w momencie, jakbym prowadził serię, muszę tak naprawdę znać te wszystkie rzeczy, ponieważ jestem do tego zobligowany. A jeżeli coś robić, to robić to dobrze, prawda? Inna rzecz to to, że jestem strasznie monotematyczny, jeżeli chodzi o uniwersum. Jeżeli nie zauważyliście jeszcze, ten kto już mnie oglądał, to bardzo lubię lojalistów kosmicznych Marines. Niektórzy z was mogą nie wiedzieć, kurwa, kto to jest. Ogólnie rzecz biorąc, ludzi. Najwięcej wiem o Imperium. Najwięcej potrafię powiedzieć o Imperium. W momencie, gdy musiałbym przeskoczyć na elfiki czy na chaos, to mówiłbym zdecydowanie mniej, bo absolutnie mnie gardzę tym wszystkim. Także, jak słyszycie, jestem strasznie stronniczy pod tym względem i prawdopodobnie moje materiały też będą tak wyglądały, że będę. Znaczy, w momencie, gdy trzeba będzie być obiektywnym, to będę obiektywnym. Chodzi mi o dobór tematów do materiału, tak? Czynniki, które wchodzą w ten temat, ale niekoniecznie są plusem albo minusem. Forma materiału. Prawdopodobnie te materiały byłyby względnie krótkie. Starałbym się jednak bawić w materiały, które w miarę są dynamiczne, w coś, co faktycznie by się oglądało i w coś, co nie miałoby w sobie dużo szczegółów. W sensie, mówię, to by było profilowane dla kogoś, kto jest dopiero nowy w tym temacie. Jak mówię, latam po pokoju, jeżeli chodzi o myśl, czy nagrywać to, czy nie. Raz jestem tam i myślę, w sumie to nie jest głupi pomysł takie nagrać. Zajebisty pomysł. A z drugiej strony jestem tam i chcę się zabić i mam myśli samobójcze. Nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia. To jest moment, w którym wy możecie mi pomóc. To jest moment, w którym to, że wy jesteście tutaj ze mną, może mi faktycznie pomóc namyśle, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Napiszcie mi, czy chcielibyście mieć taką serię na kanale, czy odpowiadałaby wam forma,
Może jednak by wam nie odpowiadała i zmienilibyście w niej jeden, dwa szczegóły. Może interesuje was, skąd brałbym informację. To cześć.